Dzień dobry. 10 dzień stycznia roku pańskiego, roku pamiętnego 2023. Samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o zostaniu YouTuberem, last but not least, nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski, czyli Radosław Pyfel. Witam Państwa bardzo serdecznie. Udaje mi się już dokonywać tego wstępu w mniej niż 35 sekund. To widoczna oznaka poprawy. Proszę Państwa, będę bardzo wdzięczny, że zostawicie jakiś znaczek, jakiś plusik, jakiś komentarz, jakiś sygnał, dowód wskazujący na to, że ktoś jest po drugiej stronie komputera, iPada, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego. Zachęcam jeszcze do Gry Imperiów Premium. Zostało ostatnie właściwie 4-5 miejsc. Startujemy w przyszły weekend. Myślę, że to będzie seminarium unikalne, które wiele wytłumaczy z tego, co dzieje się na świecie, także w naszym regionie, co może się wydarzyć. Będzie nam miło, jeżeli Państwo dołączycie, jeszcze jest taka okazja. Oczywiście dziękuję za wsparcie dla kanału, wsparcie z całego świata. To mnie dziwi bardzo, z jakich miejsc Państwo wspieracie ten kanał, właśnie czy to z Ameryki, czy z Europy Północnej, Europy Zachodniej, z Azji. Wsparcie z całego świata i z całej Polski. Za to wielkie dzięki, bo traktuję to też także jako formę wsparcia właśnie niepodległości umysłowej Polski, czyli takiego myślenia niezależnego, out of the box, myślenia oczywiście niszowego i nie mającego żadnego wpływu na rzeczywistość w Polsce, ale jednak pokazującego, że można myśleć w sposób, jednak pokazujące pewne walory niepodległości umysłowej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i za to wielkie dzięki. Proszę Państwa, to zwłaszcza, że ten kanał, jak Państwo wiecie, dotowany nie jest, to nie jest tak, że on dostaje jakieś milion czy dwa miliony euro czy złotych z jakichś grantów na kanapki, sprzęt, ciepłe posiłki dla ekipy i tak dalej. Tego wszystkiego nie ma, ale też nie ma takich potrzeb, bo kanał opiera się na prostocie. Jakkolwiek polityka międzynarodowa bywa bardzo zniuansowana, no tutaj przekaz jest prosty. I obietnica też jest prosta. Proszę Państwa, dzisiaj 321 dzień, to jest 321 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał. 321 dzień z rzędu, kiedy nagrywam materiał i 321 dzień wojny na Ukrainie. I zapraszam na kolejną wizytę, proszę Państwa, na cyfrowej siczy, z dala od powagi realu i świata mainstreamu, właśnie w świecie banału, w formule geopolitycznego stand-upu. Państwa zachęcam jeszcze do tego testu zgodności z najbardziej dominującymi przekonaniami w polskim dyskursie publicznym. Wymieniłem takich 24. Po tej dyskusji z Państwem dochodzę do wniosku, że jeszcze można by dopisać kilkanaście takich najbardziej dominujących przekonań, ale jestem ciekaw, jak Państwo w tym teście wypadacie, więc polecam ten niedzielny komentarz o tych 24 najbardziej dominujących przekonaniach i polecam sobie ten test zrobić. Bardzo dużo, wielu z Państwa oblało ten test, nie zdaliście. Zdziwiło mnie to, myślałem, że te wyniki będą troszkę inne. Ale to też nie jest taki test, który tam zdaje się na wynik, że tam nie wiem, można zdać, nie zdać. No to jest jakby Państwo subiektywnie możecie się jakby ocenić w odniesieniu do tych kwestii, do tych pytań. Proszę Państwa, dzisiaj Chiny, polityka Chiny właśnie na początek, potem polityka globalna, potem otoczenie międzynarodowe, bliskie otoczenie międzynarodowe Polski, Ukraina, no i pola bitewne Ukrainy, no i same wydarzenia krajowe, czyli dzisiaj mamy 5 rozdziałów. No i pytacie Państwo, co oznacza strategia 0-0 COVID, czy odejście od strategii 0 COVID w Chinach, bo Chiny już od 8 stycznia obywatele HRL trzymali paszporty, mogą wyjeżdżać za granicę, możliwe są przyjazdy do Chin, chociaż proszę Państwa nie na wizy turystyczne, jak mówiłem, to jeszcze nie jest całkowite otwarcie, więc to nie jest jeszcze 0-0 COVID i to trzeba proszę Państwa zaznaczyć. Natomiast jest to już otwarcie na menadżerów, którzy mogą podróżować, mogą być dużo więcej tych wyjazdów służbowych bez kwarantanny, stypendia, także wiele przecież było osób przebywających na stypendiach uczelni chińskich, ale byli poza granicami kraju i brali udział w jakichś zajęciach, no więc to wszystko teraz wraca, natomiast to otwieranie będzie powolne. I co to teraz może oznaczać dla gospodarki, proszę Państwa? No po pierwsze, zawsze otwieranie
daje dobre skutki gospodarcze. W dłuższej perspektywie to na pewno będzie widoczne i to po pierwsze. Po drugie, no jednak to były 3 lata. 3 lata, więc to jest jednak spory czas i to będzie wymagało odtworzenia pewnych tych procesów gospodarczych, pewnych kontaktów biznesowych. To się też nie stanie tak od razu. Po trzecie, proszę Państwa, to jest dobre właśnie, uważam, dla business development, to jest dobre dla rozwoju, dlatego że do tej pory przez te 3 lata, już 3 lata, to jest naprawdę długi czas, to wszystko opierało się na tych kontaktach dotychczasowych, na dotychczasowych formułach, dotychczasowych pomysłach, no a teraz ludzie będą mogli się spotkać, oczywiście no można było się spotykać online, ale to jednak nie jest to. Jeżeli mówimy o business development, jeżeli mówimy o rozwoju, o nowych pomysłach, to te kontakty osobiste bardzo tutaj pomagają. Przez 3 lata ich nie było, no a teraz będzie do nich powrót. No i to na pewno będzie czynnikiem, który tutaj dużo, dużo będzie mógł pomóc i będzie wpływał pozytywnie na ten rozwój i pozytywnie będzie wpływał na gospodarkę. No i last but not least, po czwarte, będzie to wszystko trwało, zanim sama gospodarka się rozpędzi, bo już najbardziej optymistyczne prognozy mówią, że aktywność biznesowa i konsumencka w Chinach może ożywić się w pierwszym kwartale tego roku, ale zanim to nastąpi, to zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci muszą zmierzyć się z tym, że będzie duża liczba zachorowań. No, pamiętamy, był taki moment w Polsce, myślę, w 2022 roku, kiedy ta liczba zachorowań była bardzo duża i ciężko było cokolwiek zorganizować. Tam kilka nawet większych spotkań czy konferencji zostało odwołanych z tego powodu, że po prostu ludzie chorowali i nie mogli na to spotkanie przyjść. Więc teraz myślę, że to wszystko czeka też Chiny i pracodawcy mogą nie mieć wystarczającej liczby zdrowych pracowników przez jakiś czas. Klienci też są ostrożni, mogą się trzymać z dala od centrów handlowych, restauracji, salonów fryzjerskich, siłowni. To przez jakiś czas jeszcze też może na gospodarkę wpływać. No i żeby do takiego pełnego otwarcia doszło, to jeszcze musi to chwilę potrwać. No myślę, że to będzie parę miesięcy i będziemy to w Chinach teraz obserwować. Zobaczymy. No i proszę Państwa, przechodząc trochę od gospodarki, ale zostając przy Chinach, nowy minister spraw zagranicznych Chin, nowy szef dyplomacji, Qin Gang, to bardzo to młoda postać, niespełna 60-letni szef dyplomacji chińskiej. No w tej kulturze senioratu, to dosyć rzeczywiście taka no ciekawa sytuacja, powiedziałbym. On rozpoczyna swoją kadencję, rozpoczyna nowy rok, trochę jakby kontynuując tradycję poprzednika, od wizyty w krajach afrykańskich i odwiedzi 5 krajów afrykańskich. To ogłosiło w poniedziałek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Będzie to Etiopia, Gabon, Angola, Benin i Egipt w dniach 9 do 16 stycznia. W Egipcie Qin spotka się również z sekretarzem generalnym Ligi Arabskiej. I tutaj od ponad 3 dekad każdy rok szefowie chińskiej dyplomacji zaczynali od Afryki. To pokazuje, jak dużą wagę do tradycyjnej przyjaźni z Afryką, rozwoju stosunków chińsko-afrykańskich przywiązują Chiny, powiedział rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No ciekawa postać z tym młodym chińskim szefem dyplomacji, niespełna 60-letnim. On był wcześniej ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i uchodził za przedstawiciela tak zwanej wilczej dyplomacji, czyli tam no, dosyć mocno się wykłócał i przedstawiał takie mocne stanowisko. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sprawowanie przez niego urzędu, jak będzie wyglądać już ta pierwsza podróż do Afryki, która no taka wymagająca akurat z punktu widzenia Chin nie będzie, bo Chiny występują tam w roli takiego trochę dobrego wujka, który zawsze ma coś do zaoferowania i raczej nie budzi wielu kontrowersji. Natomiast no, będzie to ciekawe, jak to będzie wyglądać w relacjach takich, które będą może bardziej napięte, czy bardziej skomplikowane, trudne z punktu widzenia Chin. Jak będzie właśnie wyglądać to sprawowanie urzędu przez nowego ministra. I teraz, proszę Państwa, Chiny otwierają swoje granice dla zagranicznych gości po raz pierwszy od wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu, czyli 3 lata temu prawie, w marcu 2020, i pojeżdżający podróżni nie będą musieli się poddawać kwarantannie, ale nadal będzie wymagany wynik testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed podróżą.
No to jest tutaj ta cała debata, która przetacza się przez świat teraz, czy to samo powinno obowiązywać przybyszów z Chin. No nie ma konsensusu za bardzo. Natomiast Chińczycy no tutaj jednak wprowadzają te obostrzenia, że te 48-godzinny test na COVID musi zostać wykonany. No i ciemne chmury zbierają się nad Jackiem Ma. Ma Yin, proszę Państwa, no, taki człowiek, który służył za przykład tego, że American Dream jest możliwy w realiach chińskich, wcześniej nauczyciel angielskiego w Hangzhou, tam opowiadał o tym, jak to oprowadzał turystów za jakieś drobne pieniądze, potem został nauczycielem angielskiego, a potem zbudował wielką firmę i to był taki właśnie chiński American Dream. Ta firma rosła razem z internetem, kiedy ten internet w ogóle stawał się powszechny, to on był wielkim wizjonerem, sobie wymarzył, że ta firma powstanie, no i powstała rzeczywiście Ant Group, ale teraz ma ten Jack Ma właśnie zrezygnować z kontroli nad tym chińskim gigantem fintech, bo tak życzą sobie regulatorzy chińscy po tej ostatniej decyzji chińskich organów regulacyjnych. Ant Group poinformowała z kolei, że po zmianie nikt nie będzie miał całościowej kontroli nad firmą. Ma do tej pory rzadko pojawiał się publicznie od czasu, kiedy właśnie skrytykował chiński sektor finansowy w 2020 roku i wtedy wejście Ant Group na giełdę zostało nagle wstrzymane, a Ma sam zniknął na kilka miesięcy. No i tak różnie właśnie, chyba tak jakoś niespecjalnie był aktywny przez te 3 lata pandemii, a teraz wygląda na to, że tam powoli będzie tracił kontrolę nad tą grupą. No też jest to pewnego rodzaju znak czasu. Te historie właśnie American Dream się dobrze sprzedawały w czasach Denga, no a w czasach Xi Jinpinga może już niekoniecznie. Tymczasem, proszę Państwa, setki właścicieli aut Tesla protestują. W Chinach właśnie właściciele tych samochodów czują się oszukani po tym, gdy producent drastycznie obniżył ceny, więc oni najpierw nabyli te auta w ubiegłym roku i byli po prostu przekonani, że zrobili jakiś deal życia, strasznie chcieli te auta kupić i kupili je. No a teraz ceny tych aut spadły i oni czują, że przepłacili. Zorganizują demonstrację w salonach marki i domagają się rabatów. No, zobaczymy, czy jakieś uzyskają od Tesli. No a tymczasem, proszę Państwa, wróćmy do wielkiej geopolityki. Wojsko z Chin, wojsko HRL przeprowadziło w niedzielę wspólne ćwiczenia uderzeniowe na dużą skalę, które rozpoczęły się od wysłania samolotów i okrętów wojennych w kierunku Tajwanu. O tym poinformowały zarówno kontynentalne, jak i tajwańskie ministerstwa obrony. Ćwiczenia zbiegły się w czasie, no właśnie, z wizytą, proszę Państwa, niemieckich posłów, którzy w poniedziałek rano wylądowali na wyspie. Na czele delegacji stoi Marie Agnes Strack-Zimmermann, która przewodniczy Komisji Obrony Niemieckiego Parlamentu. No i ktoś w Pekinie jednak wpadł na moment, że tak łatwo to się odbyć nie może. No i rozpoczęły się znowu te ćwiczenia. To jest pewnego rodzaju taki rytuał, chyba mam wrażenie. No i teraz, proszę Państwa, w 13 minucie 10 sekundzie przechodzimy do Brazylii, gdzie chyba udało się opanować tą sytuację po ataku na urzędy publiczne w Brazylii, w stolicy tego kraju. A tymczasem rozchorował się były prezydent Jair Bolsonaro i trafił w poniedziałek do szpitala w Orlando na Florydzie z powodu bólu brzucha. No, taki przyznam szczerze, że powód dosyć mało wyszukany, po prostu brzuch go rozbolał od tego wszystkiego. No i chyba to oznacza, że będzie wyłączony przez najbliższe dni, tygodnie właśnie z powodu tego bólu brzucha z wydarzeń, które rozgrywają się w Brazylii, więc ani nie będzie pewnie dementował, ani nie będzie mobilizował, no po prostu będzie musiał ten ból brzucha przeleżeć w Orlando. No, został hospitalizowany dzień potem, proszę Państwa, jak jego zwolennicy wdarli się do budynków rządowych, parlamentu i pałacu prezydenckiego w Brazylii, no więc tak można powiedzieć, że szczęśliwie go ten brzuch rozbolał akurat wtedy. No i żandarmeria wojskowa zatrzymała w poniedziałek rano już ponad 1200 zwolenników Bolsonaro. Większość zatrzymanych, co ciekawe, nie stawiała oporu. Zobaczymy, jak długo Brazylia będzie dochodzić do ładu i czy to się uda tak szybko zrobić jak w Stanach, bo pamiętamy 6 stycznia 2021 roku ten atak na Kapitol, tam już się zresztą objawił człowiek bawu z Brazylii, więc to wszystko wygląda bardzo podobnie. Zobaczymy, czy bardzo podobnie to się skończy. A tymczasem, proszę Państwa, roszady personalne na Filipinach, jak poinformowali urzędnicy, w poniedziałek pełniący
obowiązki szefa obrony Filipin, podał się do dymisji w trakcie najnowszej serii zmian na najwyższym szczeblu w krajowym establishmencie bezpieczeństwa, co wywołało spekulacje o ponownych niepokojach wojskowych. Prezydent Ferdinand Marcos Jr. przyjął z głębokim żalem rezygnację oficera obrony Jose Faustino Jr. To sporo tych juniorów. Widzę, że chyba taka tradycja na Filipinach, nazywają się tak jak ojcowie. No i zaoferował najwyższe stanowisko obronne oczywiście też juniorowi Carlito Galvezowi. Czyli jego ojciec też nazywał się Carlito Galvez. Tak samo jak ten emerytowany generał, który był zaangażowany w rozmowy pokojowe z grupami powstańczymi, a teraz będzie obejmie to najwyższe stanowisko obronne. Tak powiedział już nie junior, ale rzecznik prezydenta Chiloy Garafil. Galvez przyjął ofertę, nie podając szczegółów w tym, dlaczego Faustino, były szef właśnie sztabu wojskowego, postanowił zrezygnować. Indie, proszę Państwa, będą w przyszłym tygodniu gospodarzem wirtualnego szczytu ponad 120 krajów rozwijających się, które podzielą się swoimi problemami gospodarczymi podczas tegorocznej prezydencji G20, poinformował wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii. No i to ciekawe, bo wygląda na to, że Indie mają taką chęć stać się trochę liderem tego świata niezaangażowanego, skoro zwołują taką konferencję czy wideokonferencję 120 krajów i przywiązują do tego, jak widać, dużą wagę, tworzą taką platformę, pokazują przynajmniej, że chcą, żeby te kraje były wysłuchane. Czy wśród nich znajdzie się również Malezja? To zobaczymy. W każdym razie premier tego kraju, Anwar Ibrahim, powiedział, że jego kraj zainwestuje, proszę Państwa, w rozwój nowej stolicy Indonezji na wyspie Borneo. Ta wyspa dzieli oba kraje. Jakby Anwar odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż do Dżakarty, odkąd objął urząd, czyli Chińczycy jeżdżą, ministrowie spraw zagranicznych do Afryki, a tutaj premier Malezji do Dżakarty. No i mówi, że co najmniej 10 malezyjskich firm zobowiązało się zainwestować w Nusantra jako nową stolicę, zastępując Dżakartę. Więc będzie tam sporo nowych projektów infrastrukturalnych. No i Malezyjczycy liczą na to, że też tam częściowo wezmą w tym udział. Około 10-milionowe miasto, proszę sobie, byłem w Dżakarcie. No to faktycznie tam się jeździ po 5 godzin z jednego miejsca na drugie. To jest, można, proszę Państwa, no, szybciej można dojechać z Krakowa do Warszawy albo z Gdyni do Warszawy niż z jednej dzielnicy, czasami Dżakarty do drugiej. No i coś rzeczywiście trzeba zrobić z powodu tego przeludnienia i zwłaszcza, że tam jeszcze jest podobno niekontrolowane wydobywanie się wód grądowych wzmocnione przez podnoszący się poziom Morza Jawajskiego, więc Indonezja od nowa zbuduje swoją stolicę. I teraz, proszę Państwa, w 17 minucie 44 sekundzie przechodzimy do bliskiego otoczenia międzynarodowego Polski, więc przechodzimy z Indonezji do bulwersujących wyznań, proszę Państwa, księcia Harry'ego, no, któremu chyba trzeba by, nie wiem, zabrać, po prostu odebrać telefon na wszelki wypadek i w ogóle jakiejkolwiek formy chyba komunikowania się ze światem zewnętrznym, bo to za chwilę stanie się jakieś nieszczęście. Otóż w swoich pamiętniku, nowych wyznaniach, książę Harry, proszę Państwa, stwierdził, że zabił 25 osób w czasie walk w Afganistanie. No, jeżeli nawet to się po prostu zdarzyło, to chyba nie jest to kwestia, którą trzeba się chwalić publicznie, no, a zwłaszcza jeżeli jest się członkiem rodziny królewskiej. Książę Harry, może brudny Harry, człowiek od mokrej roboty chyba najwyraźniej, no, który zlikwidował te 25 osób w Afganistanie, opisał ich jako bojowników talibskich. No i to spowodowało, proszę Państwa, to, że około 20 wykładowców i studentów z uniwersytetów w Helmand, czyli w prowincji, w której te siły brytyjskie działały i w której właśnie no, działał również książę Harry, operował również książę Harry, no teraz protestują. Protestują i rozpoczęły się protesty. No, myślę, że te wyznania, no raz, że były kompletnie niepotrzebne, a dwa, że chyba nie przynoszą splendoru rodzinie królewskiej, no ale nie wiem, no tak uznał książę Harry i to po prostu opublikował. No i tymczasem kolejna postać, która w Polsce słynie z wypowiedzi, które no również budzą wiele kontrowersji, czyli papież Franciszek, proszę Państwa, zaapelował w poniedziałek o natychmiastowe zakończenie wojny na Ukrainie i nazwał ją bezsensownym konfliktem. No chyba to akurat jakieś kontrowersji w Polsce
nie budzi, w przemówieniu podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym mówił, że trwa trzecia wojna światowa. Wzywał też, by szanować godność człowieka w Iranie, gdzie, jak podkreślił, stosowana jest niedopuszczalna kara śmierci. No, wydaje mi się, że u nas wiele osób o przekonaniach prawicowych, bo ostatnio nawet pan premier też mówili, że w pewnych sytuacjach jednak kara śmierci jest dopuszczalna. No ale tu akurat nie zgadza się z tym, a przynajmniej w Iranie. No tak, ale tam trochę szafowano tymi wyrokami ostro, więc nie wiadomo, czy to wypowiedź jest w ogóle wypowiedzią przeciwko karze śmierci jako takiej, czy przeciwko tej stosowanej w Iranie. No i teraz coś, co Polacy lubią najbardziej, czyli tajne spiski, proszę Państwa, to już od XIX wieku, od czasów Kordiana, właśnie Konrada, z dziadów i tak dalej, no cały czas po prostu spiski. I teraz ten spisek ma dosięgnąć papieża Franciszka. Ma zostać obalony w tajnym planie watykańskich twardogłowych. No tu się cieszą pewnie Polacy, zwłaszcza ci o konserwatywnych poglądach. Tak przynajmniej spekuluje dziennik włoski La Stampa. Jak twierdzą źródła gazety, już kilka dni po śmierci Benedykta XVI w Watykanie rozpoczęła się kampania mająca na celu doprowadzenie papieża do takiego stresu, że sam zrezygnuje z pełnionej funkcji. Byłby to pierwszy mobbing chyba przeprowadzony na następcy świętego Piotra, na papieżu, który miałby zostać doprowadzony chyba do szaleństwa, do takiego stresu, że sam ma zrezygnować. No nie wiem, to dosyć popularnie stosowany w niektórych kulturach sposób na pozbywanie się ludzi z urzędu. No i zobaczymy, czy to uda się przeprowadzić na papieżu Franciszku. Konserwatyści z Watykanu od lat sprzeciwiają się stanowisku papieża Franciszka w kwestiach homoseksualizmu, aborcji, komunii dla rozwodników i celibatu dla księży. Tutaj wymieniono cztery kwestie: homoseksualizm, aborcja, komunia dla rozwodników i celibat dla księży. Ich zdaniem papież ma też zbyt liberalne poglądy w sprawie nielegalnej imigracji, no i ma zostać doprowadzony do takiego stresu, że za chwilę sam po prostu stwierdzi, że musi zrezygnować. Ale proszę Państwa, wydaje się, że w tym dzisiejszym świecie to trudno pełnić urząd do końca, do śmierci, tak jak to chyba już, nie wiem, czy Jan Paweł II przypadkiem nie był ostatnim papieżem, który ten urząd sprawował do końca. No bardzo, więc w tym sensie jestem bardzo ciekaw, jak tą kwestię rozwiąże papież Franciszek. No Benedykt XVI, jak wiemy, przeszedł po prostu na emeryturę, kiedy uznał, że nie da rady tego pociągnąć. No o czymś teraz ktoś będzie pomagał papieżowi Franciszkowi właśnie na tą emeryturę przejść. Ale to też przecież nie daje gwarancji, że następny papież będzie miał jakieś radykalnie inne poglądy od obecnego. No ale dobra, zostawmy to kilku rok. Proszę Państwa, Rosjanie koczują na lotniskach w Korei Południowej. Już jest kilku Rosjan, którzy tam koczuje, ale lokalne władze właśnie w Seulu, nie chcą im przyznać azylu. Mężczyźni uciekli oczywiście ze swojego kraju, żeby uniknąć poboru. Pięciu Rosjan, którym władze Korei Południowej odmówiło azylu, zostało zatrzymanych właśnie na lotnisku Incheon w pobliżu Seulu i wszyscy opuszczają Rosję z powodu mobilizacji. Niektórzy już 2 miesiące koszują na tym lotnisku, jak podaje Korea Times. Według gazety Rosjanie złożyli wnioski o azyl zaraz po przylocie, ale władze koreańskie odrzuciły je, uznając, że uchylanie się od poboru wojskowego nie jest wystarczającym powodem do przyznania statusu uchodźcy. No tak, no macie swój kraj, to walczcie. No, to tak pewnie myślą też Koreańczycy. Rosjanie natomiast zamierzają się odwoływać od tej decyzji. Mają już pełnomocnika, którym jest pan mecenas Lee Jong-chan, i on argumentuje, że mają podstawy właśnie jego klienci do uzyskania statusu uchodźcy, ponieważ w Rosji grożą im prześladowania z powodów politycznych. No, profesor, paradoks polega na tym właśnie, tutaj słowa z kolei Emmanuela Macrona, że paradoks polega na tym, że nie jest on nieprzyjemny. To mówi Emmanuel Macron Władimirze Putinie. Jak się przysłuchuje tym wypowiedziom przywódców zachodnich o Władimirze Putinie, to nie wiem, czy tam czasami nie jest jakaś ukryta fascynacja po prostu tą taką po prostu bezkompromisową, twardą, surową rosyjską siłą. No nie wiem. Albo czym jeszcze, no bo czy może to jest jakiś element właśnie tej gry dyplomatycznej, że z jednej strony to się potępia, z drugiej strony to fajny, przyjemny facet, może się dogadamy, no i potem 14 telefonów, co krytykuje premier Morawiecki, a potem kolejnych 14, no zobaczymy. No ale oddajmy głos Emmanuelowi Macronowi, żeby tu niczego nie przekreślić, nie interpretować, to proszę Państwa, sami wyciągniecie sobie wnioski. Więc mówi Emmanuel Macron, paradoks polega na tym, że kiedy się go spotyka, nie jest nieprzyjemny. To właśnie mówi Emmanuel Macron o Władimirze Putinie. Wypowiedź padła podczas spotkania francuskiego przywódcy z dziennikarzami ze spektrum autyzmu. No ciekawe, że akurat
na tym się zajmowali w czasie tego spotkania. Zdecydował się rozpocząć wojnę, aby ponownie rozszerzyć granice Rosji i odzyskać granice imperium, które mogło istnieć. Wziął na siebie ogromną odpowiedzialność za siebie, za swój naród, za naród ukraiński, za nas wszystkich. Myślę, że nie ma nic, co usprawiedliwiałoby rozpoczęcie tej wojny. Czyli podobnie jak papież Franciszek, Emmanuel Macron uważa, że to jest bezsensowne, całkiem fajny, właśnie przyjemny facet, taki jak Władimir Putin, do tego doprowadził, biorąc na siebie odpowiedzialność nie tylko za Rosję, ale Ukrainę i w ogóle nas wszystkich. I to dziwne, że taki właśnie sympatyczny człowiek jak Wołodia, jeżeli no nie chce się dospoufalać, ale no właśnie, ale to tak mniej więcej w tym duchu mówi Emmanuel Macron, że on no jest autorem tego wszystkiego, co kompletnie nie ma sensu. No ale pewnie sens mają, duży sens mają działania władz belgijskich. Belgijskie reaktory jądrowe Deol 4 i Tihange 3 będą działały o 10 lat dłużej. Władze Belgii osiągnęły w tej sprawie konsensus z francuskim koncernem energetycznym Engie. Przedłużenie działania tych dwóch reaktorów jądrowych po roku 2026 ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania naszego bezpieczeństwa energetycznego, powiedział belgijski premier Alexander De Croo na konferencji prasowej po spotkaniu z członkami gabinetu. Przyznał, że nie wszystkie umowy zostały sfinalizowane. Belgia, proszę Państwa, znosi też możliwość orzekania wyroku więzienia za przestępstwo obrazy majestatu, definiowane jako atak na autorytet monarchy lub ludu królewskiego, czyli nie będzie się za to szło do więzienia, jeżeli ktoś obrazi króla albo rodzinę, ale to jednak nie oznacza, że zniesławianie króla będzie bezkarne. Tak jak każdy inny obywatel, król i członkowie rodziny królewskiej będą korzystać z ochrony prawnej przed zniesławieniem czy narażeniem na szwanki reputacji przez zgłoszenie nieprawdy. No ale to już, jak powiedzmy, obywatel król, to już jest jeden, czyli podlega takiej samej ochronie jak każdy z obywateli, a nie specjalne jak do tej pory, no to znaczy demonarchizację, można powiedzieć, troszkę Belgii. Jest bardziej krok w kierunku republiki. Część z Państwa się pewnie cieszy, może część się martwi, no ale to jednak jest wyraźny krok. Teraz zobaczymy, co będzie w Niemczech, bo tam niemieckiemu ministrowi finansów Christianowi Lindnerowi grozi śledztwo w sprawie podejrzenia o korupcję. O tym informuje dziennik Tages Spiegel. Lider współrządzącej krajem Wolnej Partii Demokratycznej, czyli FDP, jest podejrzewany o przyjmowanie korzyści od prywatnego banku w Karlsruhe, który udzielił kredytów na zakup jego prywatnej willi w Berlinie. Poinformowała w niedzielę gazeta, Wydział do Spraw Korupcji Berlińskiej Prokuratury Generalnej rozważa odebranie Lindnerowi immunitetu poselskiego, aby przeprowadzić formalne śledztwo w jego sprawie. Lindner jeszcze w niedzielę wieczorem zaprzeczył tym oskarżeniu. A tymczasem Sąd Najwyższy w USA odrzuca w poniedziałek wniosek o oddalenie pozwu złożony przez izraelską firmę NSO Group, która pewnie niewiele Państwu mówi, ale to jest ta firma, której program szpiegowski Pegasus, proszę Państwa, był używany przez służby niektórych państw do inwigilacji, m.in. dziennikarzy i opozycjonistów. Sędziowie zezwolili WhatsApp firmie należącej do koncernu Meta na kontynuowanie postępowania przeciwko NSO. Bo to zdaje się tam chyba też szpiegowano, to co ludzie sobie na WhatsAppie pisali. No i teraz WhatsApp, jak rozumiem, i firma Meta będzie domagać się wyjaśnień i postępować przeciwko NSO. Główny typ ropy naftowej eksportowanej z Rosji sprzedawany jest obecnie o cenę ponad połowę niższej od ceny na rynkach międzynarodowych, donosi Bloomberg. Ma to być efekt unijnych sankcji i limitu ceny, jak podała właśnie gazeta, powołując się na dane ośrodka Argus Media. Baryłka ropy Ural w porcie w Primorsku, czyli w obwodzie kaliningradzkim, była sprzedawana za jedynie 37,8 dolara, podczas gdy cena ropy Brent, służąca jako indeks globalny, wynosiła w tym samym dniu 78, a więc o 40 dolarów ponad więcej, 78 dolarów i 57 centów. Dokładnie ustanowiony w grudniu przez grupę G7 pułap ceny rosyjskiej ropy naftowej to 60 dolarów, no i jeszcze chyba niżej nawet Rosjanie tą ropę sprzedają. A tymczasem rosnący kurs franka, proszę Państwa, okazał się nie tylko utrapieniem polskich kredytobiorców spadających no, kredyty w szwajcarskiej walucie. Gigantyczne straty poniósł także Bank Szwajcarii. Były sześciokrotnie większe zyski niż wypracowany rok wcześniej. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Szwajcarski Bank Narodowy ma za sobą najgorsze 12 miesięcy swojej 115-letniej historii. Spadki cen akcji i obligacji przyczyniły się do rekordowej straty, którą zakończono z kwotą 132 miliardy franków, czyli 143 miliardy dolarów na minusie.
Dla porównania na 143 miliardy dolarów szacuje się w ogóle wielkość całego PKB Maroko. Tyle wyniósł PKB tego kraju w 2021 roku, a znacznie mniejsze są gospodarki Słowacji, Bułgarii czy Chorwacji, a niż ten minus, na którym wyszedł bank, Centralny Bank Szwajcarii. Reuters uważa, że za ten jeden rok bank wymazał zyski z poprzednich lat, bo w 2021 roku było 26 miliardów franków na plusie, a poprzednia rekordowa strata to było 23 miliardy franków w 2015 roku. No i proszę Państwa, zwolnienia w Goldman Sachs, nie wiem, bo wiem, czy są pracownicy, Goldman Sachs, którzy także oglądają ten kanał. Tam będą zwolnienia. W tym tygodniu ponad 3000 pracowników jednego z tych największych banków inwestycyjnych na świecie ma otrzymać wypowiedzenia. To efekt oszczędności, jakie planuje firma. Pracownicy, których ominą zwolnienia, muszą się liczyć z kolei z możliwością obniżek pensji. Wśród przyczyn zwolnień i ograniczenia kosztów wskazywane są spowolnienia w różnych liniach biznesowych, kosztowna bankowość konsumencka oraz niepewne perspektywy dla rynków i gospodarki. Według szacunków analityków bank zanotował też 46% spadek zysku przy około 48 miliardach dolarów przychodów. I teraz, proszę Państwa, w 31 minucie 4 sekundzie przechodzimy do wydarzeń na polach bitewnych Ukrainy, gdzie trwa już 321 dzień wojny i 321 dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Wiceminister obrony Hanna Malar przekazała, że okupanci rozpoczęli potężny atak na Soledar i zaangażowali w ten sposób najlepsze rezerwy wagnerowców. Każdy ślad skrawek ziemi w okolicy Soledaru w obwodzie donieckim pokryty jest ciałami rosyjskich żołnierzy i zryty przez pociski, powiedział w przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pod Soledarem w obwodzie donieckim trwa właśnie bitwa między nacierającymi siłami rosyjskimi, broniącymi pozycjami siłami ukraińskimi. Tymczasem pojawiają się kolejne doniesienia o możliwym przekazaniu czołgów Ukrainie przez państwa zachodnie. No, toczy się ta debata. I teraz po nieudanej próbie zajęcia Soledaru wojska rosyjskie przegrupowały swoje siły i przystąpiły do kolejnego potężnego szturmu na pozycję broniącej tego miasta armii ukraińskiej. I zdaniem właśnie tutaj wiceminister obrony Hanny Malar, Rosjanie idą po trupach swoich żołnierzy. W ataku uczestniczy wiele grup szturmowych sformowanych z najlepszych rezerw formacji najemniczej znanej jako Grupa Wagnera, czyli prywaciarze, czyli po prostu prywatne firmy teraz atakują, czy najlepsze jednostki. Nie wiem, czy w prowadzeniu wojny ten prywatny biznes jest również bardziej skuteczny, no ale przynajmniej tak wynika ze słów pani wiceminister Hanny Malar, że skoro to są doborowe jednostki, to te prywatne firmy prezentują wyższą jakość bojową. A tymczasem rząd Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, ale nie wiedziałem, że Brytyjczycy nie przekazali żadnych czołgów do tej pory. A nie, przynajmniej po raz pierwszy rozważają przekazanie Ukrainie czołgów Challenger 2. Na ten temat prowadzone są rozmowy już od kilku tygodni, o tym informuje Sky News, powołując się na inne źródło zaznajomione z tą kwestią. Jedno z cytowanych źródeł sugeruje, że Wielka Brytania może zaoferować około 10 czołgów Challenger 2, wystarczających do wyposażenia szwadronu. Źródło wyjaśnia, że samo w sobie nie będzie to czynnikiem zmieniającym układ sił. No 10 czołgów na polach bitwy to chyba nie, ale byłoby ogromnie istotne symbolicznie, bo przełamałoby barierę uniemożliwiającą oferowanie Ukrainie zachodnich czołgów w związku z obawami, że byłoby to postrzegane przez Rosję jako eskalowanie konfliktu. A nie można było od razu tych czołgów przekazywać, tylko trzeba było czekać 321 dni. I teraz to już nie będzie eskalowanie konfliktu, a wcześniej było, no okej, okay, no dobra. Mogłoby to skłonić wtedy innych sojuszników Ukrainy, zwłaszcza Niemcy, do zrobienia tego samego, bo Niemcy się nad tym też, proszę Państwa, zastanawiają. A tymczasem szef rosyjskiego komitetu śledczego Aleksandr Bastrykin polecił wszczęcie sprawy karnej za wypowiedzi skierowane przeciwko Rosji wobec aktora Artura Smolianinowa, znanego z filmu Dziewiąta Kampania. Aktor powiedział, że byłby w stanie walczyć, ale po stronie Ukrainy. No to ciekawe, że można takie rzeczy wypowiadać w Federacji Rosyjskiej. Zdaje się, że nam chyba 15 lat za tego typu stwierdzenia. No reakcję Bastrykina, o której poinformowała w poniedziałek rosyjska redakcja BBC, wywołał wywiad aktora dla niezależnej Nowej Gazety Europa, opublikowany w miniony weekend. Na pytanie dziennikarza, czy bierze pod uwagę możliwość walki po stronie Ukrainy, Smolianow odpowiedział, że jeśli poszedłbym na tę wojnę, to właśnie po stronie Ukrainy. I odnosząc się do swojego kraju, czy do Rosji, wyznał, że gwiżdże na to, czy kraj ten zachowa się w obecnej formie, czy też rozwali się. No, kochamy chyba tego typu wypowiedzi w Polsce. Myślę, że tutaj właśnie, no chyba
Chyba Artur Smolianinow, no, bardzo chętnie słuchano by jego wypowiedzi. Bardzo chętnie pozwolono by mu się chyba też wypowiadać. No ale zobaczymy, co zrobią z nim teraz Rosjanie. Władimir Putin w niedzielę z kolei otrzymał medal za szczególną patriotyczną troskę i miłość do Republiki Serbskiej. Jak poinformował Reuters, lider bośniackich Serbów Milorad Dodik przyznał zaocznie ten medal, czyli bez fizycznej obecności Władimira Putina, którego tutaj no, Emmanuel Macron, no, mam nadzieję, że on nie przyzna jeszcze medalu Władimirowi Putinowi, bo skoro uważa, że wcale nie jest nieprzyjemny ten facet. No, chwalił przy tym rosyjskiego dyktatora, już nie Emmanuel Macron, tylko Milorad Dodik, czyli ten lider bośniackich Serbów, za wzmacnianie współpracy i politycznych relacji między zaprzyjaźnionymi państwami. Nieprawdziwe oświadczenia Ministerstwa Obrony Rosji o operacji zemsty za atak wojsk ukraińskich na koszary w Makijewce wywołały niezadowolenie wśród stronników rosyjskiej agresji, pisze Instytut Badań nad Wojną. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło w niedzielę, że w odpowiedzi na udany ukraiński atak na koszary w okupowanej Makijewce, w której mogło zginąć 400 żołnierzy rosyjskich, przeprowadzono operację obwetową, atak na Kramatorsk. Według Rosjan życie miało stracić 600 ukraińskich wojskowych, ale oświadczenie rosyjskiego resortu obrony zdementowało zarówno władze Ukrainy, jak i zachodni dziennikarze, którzy udali się na miejsce rosyjskich ataków rakietowych w Kramatorsku i zobaczyli tam po prostu zniszczony budynek szkoły i tylko to, no, co denerwuje, czy doprowadzi do wściekłości rosyjskich blogerów. I teraz niecały tydzień, proszę Państwa, po tym jak Niemcy w końcu zgodziły się dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty Marder, narasta presja na Berlin, by ten podniósł poprzeczkę i wysłał nowoczesne czołgi bojowe. No i o tym właśnie może w tą presję może wywierać też Wielka Brytania, przekazując czołgi. W ogóle Niemcy zaczęli dużo chętniej i częściej przeznaczać sprzęt wojskowy jako pomoc na Ukrainę. I tu się też dzieje coś ciekawego. No i zobaczymy teraz, czy Niemcy ustąpią, wyślą czołgi Leopard, bo to, jeżeli to zrobią, to prawdopodobnie kilka innych krajów Unii też to zrobi. No i to może rzeczywiście zmienić sytuację na polach bitewnych Ukrainy. Musimy się przyglądać temu z dużym zainteresowaniem, z dużą uwagą. W ostatnich dniach, proszę Państwa, coraz więcej mówi się o ciężkim sprzęcie, właśnie które państwa zachodnie mają dostarczać Ukrainie. Głos na temat dostaw z Francji zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że dostawy te jedynie przedłużą cierpienie Ukraińców i nie zatrzymają specjalnej operacji wojskowej. No jak nazywana jest ta inwazja, czy ta wojna rozpoczęta 24 stycznia zeszłego roku w Rosji. I teraz, proszę Państwa, w 37 minucie, 37 sekundzie przechodzimy do wydarzeń krajowych, proszę Państwa. Tam militaryzacja życia publicznego, tym razem w wykonaniu premiera RP, który w poniedziałek pochwalił się w internecie zdjęciami z warszawskiej strzelnicy, przekonując, że jego rząd będzie promował strzelectwo i polski przemysł zbrojeniowy. No na razie to chyba koreański przemysł zbrojeniowy, że promujemy, bo kupujemy tam bardzo dużo sprzętu. No i też, no dobra, no ale nie wiem jak to będzie teraz z tym strzelaniem. Internauci, jak pisze przynajmniej Onet, niechętny jak sądzę premierowi Morawieckiemu, kpiąco odpowiadali Mateuszowi Morawieckiemu, przypominając niedawny wybuch granatnika w gabinecie komendanta głównego policji. Ale to zostawmy, proszę Państwa. Natomiast wydaje mi się, że no tak, no, jeżeli jest wojna, to tam miałem takich znajomych wojskowych, którzy mówili, że tylko jedna osoba na sześć, nie wiem, książę Harry pewnie się zalicza do tych osób, ale jest w stanie zabić generalnie. Tak? Książę Harry przynajmniej w swoim pamiętniku twierdzi, że zlikwidował 25 osób, czyli byłby jedną z tych sześciu osób. No pozostałe pięć albo zastyga w bezruchu, albo ucieka po prostu, więc nie wiem jak to jest z tym strzelaniem, no jak przychodzi co do czego, to chyba inne kompetencje też się liczą niż strzelanie, no strzelanie to u zawodowych wojskowych, no. Ale to nie wiem, no nie znam się na tym za bardzo, na pewno dobrze to wygląda, proszę Państwa, w sondażach i dobrze to wygląda gdzieś tam w takich obrazkach medialnych, że tam premier sobie trochę postrzelał. I to jest też dowodem tego, że coraz więcej jest takich obrazków militarnych czy militarnych, że oswajamy się z mundurem, strzelanie, no skoro właśnie pan premier nawet zaczyna strzelać. To nawet już nie chodzi o sam praktyczny wymiar tego, tylko o pewną atmosferę, która zaczyna się która już jest, ale która zaczyna zataczać coraz szersze kręgi.
No jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. No, ja się na tym kompletnie szczerze nie znam, więc trudno mi to nawet jest skomentować. Ale może są wśród tutaj widzów zawodowi wojskowi albo przedstawiciele jakichś sił mundurowych, którzy mogą się kompetentnie wypowiedzieć. No, z reguły się nie wypowiadają na jakichś forach internetowych, no ale może w tym wypadku zrobią wyjątek, bo to mogłoby pomóc. Państwa, w Polsce mamy bardzo silne środowisko mediów i możemy być z tego dumni. Zachodnie firmy widzą obecność TVN jako gwarancję dla nich, mówił w poniedziałek w rozmowie z TVN24 Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeżeli mówił, że mamy bardzo silne środowisko mediów, to mówił w liczbie mnogiej, tak jak jako obywatel Polski również. No i mówiąc, że ta obecność TVN jest taka ważna, no nic dziwnego, TVN to w końcu amerykańska firma, więc dopóki właśnie będzie TVN, dopóty będzie gwarancja dla innych zachodnich firm, tak twierdzi przynajmniej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, odnosił się w ten sposób do postępowania prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przeciw TVN w związku z reportażem Siła Kłamstwa. Więc proszę Państwa, no, to jest gwarancja wolności słowa. Tak mówi lider, czy ambasador, no, kraju bezdyskusyjnego lidera świata zachodniego i demokratycznego. No zobaczymy, jakie wyciągną z tego wnioski nasi rządzący. Tymczasem większość Polaków uważa, proszę Państwa, że instytucje państwowe próbują ograniczyć wolność słowa. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Radia Z. Opinia ta zdecydowanie oczywiście dominuje wśród wyborców opozycji i osób niedeklarujących przekonań politycznych, bo łącznie aż 61,8% badanych odpowiedział, że zgadza się ze stwierdzeniem, że polskie instytucje państwowe próbują ograniczyć wolność słowa w Polsce. To by oznaczało, że PiS, że Zjednoczona Prawica jednak przegrała tą wojnę o demokrację, że jednak ta narracja o tym, że w Polsce ogranicza się wolność słowa, przebiła się bardziej do tych ludzi, którzy nie są zwolennikami PiSu, bo PiS przecież przedstawia się jako obrońca demokracji, jako właśnie jako ten surowy miecz, który tą demokrację teraz będzie realizował w imię, no jakby tutaj większości tego ludu, który za nią głosuje. Ale tutaj chyba wygląda z tych badań, te badania pokazują, że właśnie ta narracja się nie przebija, że przebija się narracja walki o demokrację, którą ograniczają instytucje państwowe. Aż 48,7% uczestników sondażu wyraziło przekonanie, że zdecydowanie ta wolność jest ograniczana, a 13,1%, że raczej jest ograniczana. Przeciwnego zdania było tylko 28,1%, czyli można powiedzieć, że są wyborcy PiS-u wszyscy. Chociaż nie wiem, no ale mniej więcej nie musi się to pokrywać w 100%, ale pewnie w dużej mierze się pokrywa. Przy czym 14% stwierdziło, że zdecydowanie to jest nieprawda, a 14%, że raczej to jest nieprawda. 10% ankietowanych wybrało odpowiedź, że trudno powiedzieć. 28 grudnia zeszłego roku media obiegła informacja, że Donald Tusk jest chroniony przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Szef PO tłumaczył wówczas, że każdego tygodnia otrzymuje groźby, wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu. Newsweek z kolei pisze, że przyznanie ochrony Donaldowi Tuskowi ma związek z konkretną osobą. Chodzi o Marcina L. Chyba raczej nie o Marcina Lutra, nie wiem jakby to rozszyfrowywać, ale chodzi o Marcina L., który wyszedł na wolność po tym, jak został skazany za kierowanie gruźb karalnych pod adresem byłego premiera. No i tak został wypuszczony i stwarza zagrożenie, więc trzeba teraz było specjalnie dodać ochronę premierowi, bo nie wiadomo, co ten Marcin L. wypuszczony teraz zrobi. No, zobaczymy, co zrobi prezydent Andrzej Duda, który zaprosił premiera oraz ministrów na spotkanie w poniedziałek, aby mówić aktualną sytuację bezpieczeństwa oraz politykę sojuszniczą związaną z wojną na Ukrainie. O tym poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan Jacek Siewiera. Z informacji Onetu wynika, że te dyskusje będą dotyczyć dodatkowego wsparcia wojskowego dla Kijowa i czy będziemy w postaci wyprodukowane w Niemczech czołgi Leopard, czyli Niemcy nam dadzą Leopardy, sami nie dadzą, ale dadzą nam, a my Ukrainie. No pytanie, no właśnie, jak chyba teraz będzie decyzja Niemiec i innych krajów? No bo mam wrażenie, że wchodzimy na taki kolejny etap tej wojny w Ukrainie, że będzie teraz już przekazywanie tego ciężkiego sprzętu. Zobaczymy, jak będzie reagować teraz Federacja Rosyjska, czy będzie miała jeszcze czym odpowiedzieć. Przemysław Czarnek pojedynkuje się z Tomaszem Terlikowskim, wezwał go do opublikowania przeprosin za, jak to napisał, pomówienie. Dziennikarz jednak ponownie skrytykował szefa resortu edukacji. Poucza i zgrywa ekumenicznego papieża, lansując się na tragedii dziecka, ocenił aktywność już zwolnionego z telewizji Republika dziennikarza
szef gabinetu politycznego ministra Czarka Radosław Brzuska. Tymczasem, proszę Państwa, Instytut, trochę odejdźmy od tej ciężkiej polityki krajowej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w południowej Polsce, w województwie małopolskiego i śląskiego. Miejscami może tam spaść nawet 20 cm świeżego puchu. No i teraz może część z Państwa mieszka w tych powiatach cieszyński, żywiecki, w śląskiem i suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki w Małopolsce. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość notuje niewielki wzrost, a Koalicja Obywatelska niewielki spadek poparcia, o czym donosi TVP Info. No i tutaj są sondaże United Surveys. To prześledźmy je: 32,3% dla PiS, 27% dla Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia i Polska 2059,3%. I do Sejmu wchodzą wszyscy praktycznie, bo Lewica 8%, Konfederacja 6,9%, PSL 5,9%. Pozostałe formacje nie dostały się do parlamentu, to jeszcze 8,6% nie jest zdeklarowanych. No i nawet w tych optymistycznych dla PiS-u wynikach wychodzi na to, proszę Państwa, że tak, rozkład byłby następujący: 190 posłów PiS, 155 Koalicja Obywatelska, Polska Szymona Hołowni 40, Lewica 32, Konfederacja 24, PSL 18, jeden mandat dla mniejszości niemieckiej. No jedyny rząd, jaki można utworzyć z tej konfiguracji, jedyny możliwy, to rząd składający się z czterech partii. No to by gwarantowało, proszę Państwa, ciągłe kłótnie, ciągłe jakieś koalicyjne uzgodnienia. Koalicja Obywatelska 155, Polska 2050-40, Lewica 32 i PSL 18. To jest jedyna możliwa konfiguracja. To daje tam 246 mandatów. No do tego można dodać jeden mandat mniejszości niemieckiej, ale pewnie ta nie weszłaby do rządu, bo gdyby weszła, no to PiS mówiłby, że to jest jakiś rząd kolaboracji z Niemcami. No to bez mniejszości niemieckiej to zdaje się jest, policzmy głosy, jak mówił klasyk, 195, 227, 245. No ale to są cztery ugrupowania. No to ja nie wiem, czy to się da w ten sposób rządzić. No ale zobaczymy. To wszystko jeszcze, proszę Państwa, przed nami. Tymczasem zagranica odzyskuje zaufanie do polskiego długu. Rentowności polskich obligacji spadły do najniższego poziomu od września 2022. Tym samym odrabiamy straty do niemieckich bundów, które w szczytowym momencie przekraczały 6%. O tyle więcej za pożyczenie na rynku pieniądze płacił polski rząd. I proszę Państwa, w czwartek najnowocześniejszy blok węglowy w Polsce znów nie działał z pełną mocą. Jak donosi WNP.pl, z audytu wykonanego przez spółkę Polimex Mostostal wynika, że ma on wady konstrukcyjne. Tymczasem wykonawca obiektu, czyli Rafako, zwala winę na problemy słabej jakości wsad do kotła. W grudniu minionego roku codzienne zakupy były, proszę Państwa, droższe średnio o blisko 25% niż rok wcześniej. To o 1 punkt procentowy mniej niż wynik z listopada 2022 roku. Tak wynika z najnowszego indeksu cen w sklepach detalicznych. Zmrożały praktycznie wszystkie kategorie produktów średnio od 10 do 36% w ujęciu rocznym. I proszę Państwa, już powoli kończąc, polecam cały czas grę Imperiów Premium. Może ktoś z Państwa jeszcze może się zapisać, może jest zainteresowany dołączeniem do grupy kilkudziesięciu osób, które już się zapisały. Nie chcemy też, żeby ta grupa była zbyt duża, bo po prostu w poczuciu odpowiedzialności za komfort uczestników. No ale kilka miejsc jeszcze się znajdzie. Bardzo dziękuję za wsparcie niepodległości umysłowej. Wsparcie, które przychodzi z całego świata i z całej Polski. Wielkie za to dzięki. Proszę Państwa, życzę tego samego co zawsze, czyli wyobraźni, zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu, na ile to jest możliwe. I zapraszam w kolejne dni, bo będę nagrywał do samego końca tej wojny albo mojego. No, więc każdego dnia znajdziecie Państwo jakiś materiał czy jakiś komentarz na tym kanale. A za dzisiaj bardzo dziękuję. To był 10 dzień stycznia roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2023, a nie drugiego, jak mi się czasami zdarza mówić. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Kłaniam się do usług. Pozdrawiam.